Rozdział 4. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, aby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Tak szafarz odpowiada przed tym, który powierzył mu majątek, tak Paweł odpowiada tylko przed Bogiem, który powierzył mu swoje orędzie. On odpowiada za to, jak je zwiastuje. A Koryntianie, choć zdaje się próbują go sądzić, no nie mają do tego prawa, a on nie przejmuje się tym, co o nim myślą. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście się na nas nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciw drugiemu, nie widząc w sobie niczego, czego można by sobie zarzucić. To Paweł nie czuje się jeszcze w porządku wobec Boga i stara się zaszczepić tę postawę Koryntianom, żeby oni też nie byli chętni do wynoszenia się z różnych powodów, w tym także z tego, że uważają się za uczniów jednego z nauczycieli, czy to Pawła, czy Apollosa. Bo któż ciebie wyróżnia, albo co masz, czego nie otrzymałbyś, a jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już zbogaciliście się, bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdy staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Opisując swój los i ludzi, którzy razem z nim byli, Paweł stara się przemówić Koryntianom do sumienia, żeby ta chęć wywyższenia się nie była takim motorem postępowania ich, jak jest, żeby nie wynosili się też z tego powodu, z powodu swoich talentów, żeby pamiętali, że to wszystko dał im Bóg, a nie oni sami sobie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się i trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy, prześladują nas, my znosimy. Zło rzeczą nam, my się modlimy, staliśmy się jak śmiecie tego świata, jako mieciny u wszystkich aż dotąd. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Ten własny los, własne doświadczenia są tym ostatnim argumentem, który Paweł kieruje do Koryntian, żeby skruszyć ich serca. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie.
Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. Posyłając Tymoteusza, chcę odrodzić życie duchowe tego Kościoła. Wzywano ich do współpracy ze swoim wysłannikiem. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Ale bowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Wszystko zależy od Boga, i to, czy Paweł przyjdzie do Koryntian, czy nie, też od Niego zależy. Ale wierzę, jeżeli przyjdzie, to Bóg będzie chciał, żeby nie przemykał oko na to, co się dzieje. I jeżeli Koryntianie nie nawrócą się, to będzie ich karcił i użyje wszelkiej mocy, jaką Bóg mu dał.